Dziś mogliśmy usłyszeć o początku potopu. Jutro już nie usłyszymy o zakończeniu potopu, ponieważ będzie już środa popielcowa. Ja z tym czytaniem o potopie mam takie bardzo pozytywne wspomnienie z lat, kiedy w latach 80. katechizowałem. I pamiętam, że to był program trzeciej albo czwartej klasy szkoły podstawowej i bardzo byłem spięty, bo bałem się, czy mi nie powtórzy się sytuacja z Abrahamem, który mi zupełnie nie wyszedł. Abraham wtedy w tym programie był chyba 3 razy. Takimi urywkami jego, że tak powiem, życiorysu. Ale zaczynał się, pierwsze spotkanie z Abrahamem było, jak składał ofiarę syna, a dopiero później były rzeczy, które normalnie w życiu człowieka następują wcześniej. No więc przygotowałem się dobrze do tej katechezy o potopie i pamiętam, że też sobie zdawałem już sprawę, że tematy katechezy są historiozbawcze. Te biedne dzieci z tej trzeciej czy z czwartej klasy musiały to pojmować, co wielu absolwentów studiów teologicznych nie pojmuje, bo jeżeli teologia biblijna jest źle wykładana jako egzegeza, no to nie uchwyci ktoś tego, co to znaczy rzeczywiście ta teologia biblijna, nie teologiczna, nie systematyczna. Zmierzam do tego, że na końcu roku zrobiłem ankietę, gdzie te dzieci moje miały odpowiedzieć na pytanie, która katecheza wam się podobała i dlaczego. Byłem bardzo zaskoczony, że najbardziej podobała się katecheza o potopie. Zastanawiałem się, skąd się to bierze, przeglądałem te, zwłaszcza odpowiedzi, dlaczego. I wtedy powtórzyło się znowu, tak jak mówię, nie pamiętam już dokładnie ile to było, ale na pewno była to największa liczbowo katecheza, którą wskazali ci moi uczniowie jako najlepsza dla nich, najbardziej przemawiająca, a w uzasadnieniu najwięcej pojawiało się takiego stwierdzenia. Ponieważ Pan Bóg obiecał i na pewno dotrzyma tego słowa, że już drugi raz potopu nie zrobi. Zastanawiałem się, dlaczego tak się stało i rzeczywiście można już nie mówić o potopie. Można zwracać uwagę na bardzo wiele rzeczy, można się zastanawiać, dlaczego to są inaczej traktowane zwierzęta czyste i nieczyste, na pewne niespójności tego tekstu. Ale wymowa tego tekstu jest rzeczywiście pozytywna. Bóg kończy potop, zaczyna się nowe, a przede wszystkim Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. Wydaje mi się, że wtedy bardzo plastycznie przedstawiałem, na czym polega przymierze z Bogiem i bardzo mocno podkreślałem właśnie to, co zapadło w pamięci uczniów do końca przynajmniej tego roku, że Bóg, kiedy mówi słowo, to tego słowa na pewno dotrzyma. Nie wiem, dlaczego taka bojaźń była przed potopem. Być może, że było to jakoś w okolicach dużej powodzi. Ja taką przynajmniej też pamiętam z dzieciństwa, że wielka ulga, że Bóg obiecał w przymierzu z człowiekiem, że potopu już więcej nie będzie. Uświadamiamy sobie znaczenie tego potopu biblijnego, że jest ono zapowiedzią czegoś jeszcze bardziej pozytywnego. To jest typ tego, co jest przez Chrystusa, chrzest. Wody chrztu niszczą to, co grzeszne, to, co przeciwne człowiekowi, to, co sprzeciwia się godności człowieka, to, co go ogołaca z bycia dzieckiem Bożym, a dzięki wodom chrztu człowiek staje się narodzony, nowonarodzony, wolny od jakiegokolwiek grzechu i grzechu pierworodnego i jest radosnym dzieckiem Bożym. Ta typologia jest bogatsza, bo jest także jeszcze drugi antytyp, którym jest sąd ostateczny, czyli to rozdzielenie sprawiedliwych od niesprawiedliwych, ale także, co jest bardzo zapominane często, to mianowicie zniszczenie tego wszystkiego, co jest przeciwne Bogu i przeciwne człowiekowi. Nie ma już płaczu ani narzekania, nie ma już śmierci, jest tylko bycie na zawsze z Bogiem.
Dziękujmy Bogu za to, że przez takie znaki jak potop zapowiada zbawienie i zapowiada całkowite wyzwolenie świata i człowieka od tego, co złe i co się mu sprzeciwia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.